Katowice. Dzień dobry, Marcin Rudzki, gościem porannego programu Polskiego Radia Katowice. Jest dzisiaj ratownik medyczny i ratownik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Botor, uczestnik akcji ratunkowej pod Nanga Parbat, ale też uczestnik Narodowej Wyprawy na K2. I od tego chciałbym zacząć. Jak to się stało? Wiemy, że brałeś udział w wyprawach unifikacyjnych na K2 między innymi, ale jak to się stało, że no, przyszła ta informacja, Jarek, zapraszamy cię na wyprawę? Znaczy, to faktycznie był taki złożony proces, bo od w sumie 4, nawet 5 lat biorę udział w programie polskiego himalaizmu zimowego. To nie tylko te wyjazdy unifikacyjne, ale przynajmniej 2 razy do roku różnego rodzaju spotkania, które weryfikują uczestników, weryfikują nasze umiejętności i szkolą. Także proces był dosyć złożony, natomiast faktycznie zadzwonił do mnie Janusz Majer. No, było to jakieś 2 miesiące przed wyprawą. No i zapytał mnie, czy ewentualnie wyraziłbym akces, żeby wyjechać na K2 zimą. No nie było to wcale dla mnie takie proste, bo jakby na co dzień pracuję i musiałem sobie załatwić po prostu wolne na taki długi okres czasu. No ale przy przychylności pracodawcy udało się to załatwić, no i pojechałem. No i teraz jesteśmy już na tej wyprawie. To przecież było szalenie trudne wyzwanie logistyczne, sporo sprzętu, bardzo długi trekking. Jak to wszystko przebiegało? Znaczy tak, no faktycznie mieliśmy duże obiekcje, jeśli chodzi o sam trekking, bo tak jak wyprawa się trekkingiem zaczęła w jakimś sensie, to też trekkingiem mogło się skończyć, gdyby doszło do jakichś gwałtownych załamań pogody. Nie mieliśmy pewności, że portersi, którzy no, nie dysponują takim sprzętem jak my, będą w stanie wytrzymać te warunki atmosferyczne. Przeszliśmy w bardzo dobrej pogodzie, było zimno, natomiast świeciło cały czas słońce, nie wiał wiatr. Praktycznie wcale, także można powiedzieć, że trekking no, przebiegł w takich wymarzonych warunkach. Baliśmy się tego, ale udało się do bazy dotrzeć. Potem już końcowy etap odbył się tak wahadłowo, że praktycznie przez 3 dni donoszono do nas jakieś tam jeszcze rzeczy, ale można powiedzieć, że trekking no, odbył się pozytywnie i doprowadził do tego, że doszliśmy do bazy. No i potem w bazie zaczyna się właściwa akcja górska. Zakładacie 2, ale stosunkowo niskie mimo wszystko obozy, bo C1 na 5900 i kolejny 2 na 6300 metrów. I przychodzi informacja o tym, że na Nandze dzieje się źle i że no, powyżej 7000 metrów ma rozegrać się akcja ratunkowa. To nie było wcale chyba takie łatwe dla was powiedzieć, że no dobrze, lecimy. Przecież zdawaliście sobie sprawę, że tej aklimatyzacji powyżej 7000 no, może zabraknąć. No tak, ale przed wyjazdem, ściśle tutaj współpracując z Robertem Szymczakiem, który jest lekarzem, który też bierze udział w wyprawach, jest praktykiem, wypracowaliśmy razem taki schemat postępowania na wypadek akcji ratunkowej. Zebraliśmy na wyprawę 12 butli tlenowych i mieliśmy świadomość tego, że jeśli jakakolwiek akcja by się miała odbyć ratunkowa, to ona musi się odbyć się na tlenie. Oczywiście wszystkie założenia były dostosowane do wyprawy na K2, natomiast w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że coś się dzieje pod Nangą, no nie było wśród kolegów jakiegoś zawahania. Praktycznie każdy był gotowy, każdy wyraził takie akcje. Początkowo myśleliśmy, że będzie nas potrzeba więcej i nie było problemu zebrać 8 czy 10 osób, które się zadeklarowały i były w stanie w każdej chwili po prostu wskoczyć w kombinezon i na tą Nangę polecieć po to, żeby tym ludziom pomagać. To była jakaś taka normalna rzecz, normalny odruch i nie zauważyliśmy, ja tam przynajmniej zauważyłem jakiś rozterek. Każdy po prostu wyraził akces, że może to wykonać. No i o to chciałbym cię też zapytać, w jaki sposób ten zespół, ten Dream Team, jak się już tutaj o was mówi, został skompletowany. Krzysiek Wielicki miał, czyli kierownik wyprawy, miał tutaj swój duży udział, czy też raczej było to na zasadzie takiej, słuchajcie, potrzebujemy ratownika medycznego, dobrze zaklimatyzowanych ludzi i szybkich ludzi? Znaczy, ewidentnie temat był konsultowany z Krzyśkiem i też nie było z tym jakichś większych problemów. Po prostu ci ludzie wyłonili się jakby z automatu. Chodziło o ludzi zaaklimatyzowanych, chodziło o ludzi, którzy w miarę szybko się będą poruszali, ale również o tych, którzy znają drogę. Adam i Denis to ludzie, którzy na tej drodze się spinali. Piotrek to również osoba, która tam doszła wtedy, jak był na wyjeździe, nie pamiętam już kiedy, ale był w obozie trzecim, czyli znał też tą drogę dobrze. A ja z racji tego, że jakby no, to ratownictwo jest dla mnie taką częścią życia, miałem jakiś pomysł na tą akcję z wykorzystaniem śmigłowców, jak już wiedzieliśmy, że te śmigłowce będą możliwe do użycia. No i automatycznie taka czwórka się nas zebrała.
Ale mam takie wrażenie, że cały czas towarzyszyła Wam niepewność. Niepewność, czy śmigłowce przylecą, potem niepewność, czy odlecą w końcu z Wami pod Nangę, i potem znowu niepewność, czy piloci będą w stanie wysadzić Was powyżej obozu bazowego, i czy, jeśli to możliwe, dolecą jak najwyżej, czyli powyżej tych 6000 metrów. No bo takie pojawiały się komunikaty ze strony polskiego himalaizmu zimowego, że to było najlepsze zdesantować Was powyżej 6000. No tak, faktycznie te śmigłowce były w jakimś sensie taką niewiadomą. Ona jakby nie zależała od nas. Były tam jakieś ustalenia, szczegóły. Ja jakby nigdy w to nie wnikałem. To gdzieś załatwiał Krzysiek z ambasadorem plus wojsko pakistańskie. Natomiast myślę, że to nie stąd pojawiały się te informacje, że jesteśmy w jakimś takim sytuacji, że czegoś nie wiemy. Po prostu każda akcja ratunkowa ma do siebie to, że stawia przed nami cały czas jakby nowe cele, nowe zmiany i musieliśmy na to być przygotowani i na to byliśmy przygotowani, czyli zabraliśmy ze sobą na przykład cały sprzęt biwakowy, bo liczyliśmy się z tym, że po prostu po wykonaniu tego zadania zostaniemy na dole w tym obozie, bo nadciągało załamanie pogody, mieliśmy tego świadomość i nie liczyliśmy się tak naprawdę z tym, że śmigłowcom uda się jeszcze raz przy nas przylecieć i nas odebrać. Gdyby sprowadzić Tomka i sprowadzić Eli do tego obozu, no to nie schodzilibyśmy niżej, bo nie mielibyśmy na to sił i środków, czyli musieliśmy tam przebywać do czasu, albo ktoś po nas przyleci, albo przyjdzie jakaś kolejna ekipa ludzi, to już nie mała ilość ludzi, która na przykład zniesie Tomka i pomoże znieść Eli. No i na to byliśmy po prostu wtedy przygotowani. Mieliśmy kilka założeń, kilka scenariuszy tej całej akcji. Jak najbardziej, no pierwszy z nich się opierał o tym, na tym, żeby śmigłowce zostały zadysponowane jak najwyżej, żeby się udało przede wszystkim podebrać Eli, bo taka była opcja, żeby ją podebrać na linię, gdyby się umiała sama wpiąć do liny, którą by się jej podało, a potem zdesantować jak najwyżej chłopaków, którzy wtedy mieliby możliwość dojść do Tomka. No i teraz powiedzmy jeszcze o tym. Część zespołu poszła w tak zwany sposób na lekko, czyli Denis Urubko i Adam Bielecki. Wy zostaliście i waszym zadaniem było zabezpieczanie tego zespołu. Z czym wy zostaliście? Bo do nas, do mediów, do słuchaczy naszych dotarły informacje, że mieliście tam praktycznie wszystko. Związane oczywiście z ratownictwem. No tak, mieliśmy dużo sprzętu faktycznie takiego biwakowego, żeby tam przetrwać, bo liczyliśmy, tak jak mówię, przynajmniej z 3-4 dniami, bo tyle mówiono o załamaniu pogody, żeby tam ktoś do nas dotarł. Mieliśmy wyżywienie, mieliśmy palniki, mieliśmy gaz, mieliśmy butlę z tlenem, mieliśmy sprzęt medyczny, który mógłby doprowadzić do tego, że tam moglibyśmy rozmrozić te ręce i nogi, ewentualnie Tomka czy Eli, zabezpieczyć je tam i móc prowadzić takie no, zaawansowane leczenie. Byliśmy na to przygotowani, bo też tak przygotowany jest sprzęt w bazie pod K2. Zabraliśmy ten sprzęt i byliśmy na to gotowi. Czy wy bylibyście w stanie z tym sprzętem podejść wyżej? Czy było w ogóle brane to pod uwagę? Czy też waszym zadaniem było rozstawienie de facto obozu i oczekiwanie na dalszy rozwój wydarzeń? Nie, no był taki moment, kiedy u góry, szczególnie w momencie, kiedy kończył się biwak, oni wyszli z tego biwaku i tam warunki były bardzo no takie niepokojące, tak ciężkie. Adam przez radio się zgłosił, że prawdopodobnie nie będą w stanie sami jej sprowadzić. No podjęliśmy taką próbę podejścia, natomiast potem informacje z góry były, że ten wiatr ucichł, to głównie chodziło o wiatr silny i że nie ma potrzeby, żebyśmy wchodzili w tą ścianę, ze względu na to, że też dużo operacji, które oni wykonywali, powodowały osuwanie się stamtąd kamieni i lodu, który mógł na nas spadać. Ja na wtedy dał nam znać, że nie ma takiej potrzeby, ale byliśmy gotowi tak na wyjście do góry, na wniesienie tlenu. Na pewno nie tego wszystkiego, bo tego wszystkiego byśmy nie wnieśli, ale część sprzętu ratunkowego była mobilna i mogliśmy wnieść do góry. I szczególnie trudna chyba część tej akcji ratunkowej to rozmowa pomiędzy wami na temat tego, co robić dalej po tym, jak Eli została już przez chłopaków podjęta w górze. Jak ona wyglądała, ta rozmowa? Czy możemy tutaj mówić o tym, że to była jakaś taka bardzo merytoryczna rozmowa, czy też po prostu krótka decyzja? Nie damy rady iść wyżej, bo po prostu trzeba sprowadzić Eli, która ma odmrożone ręce, nie może operować podstawowym sprzętem, który nawet na tych starych poręczówkach umożliwiłby jej zjazdy. No tak, no to na pewno nie był łatwy moment. To nie była taka chwila, że robimy tak czy tak. Mieliśmy jakby moment na to, żeby to przedyskutować. Wsparliśmy się też wiedzą Roberta Szymczaka, który w jakimś sensie był z nami cały czas poprzez łączność satelitarną. Po tym, co powiedziała nam Eli, po objawach, które Tomek miał, no niestety podejrzewaliśmy wtedy najgorsze i generalnie decyzja była jakby jednoznaczna, dosyć szybko podjęta, jeszcze we współpracy z Adamem.
że ktoś musi ją sprowadzić, bo to może być jakby jej ostatni czas, który ona na tej wysokości może spędzić, że sama nie jest w stanie zejść ze względu na te odmrożenia, nie może obsługiwać sprzętu alpinistycznego, nie umiała sobie chociażby na przykład odkręcić karabinka i go zakręcić. Stąd też decyzja była taka, że po prostu musimy ją sprowadzić, a Tomkowi no, nie byliśmy w stanie wtedy już pomóc. No właśnie, utnijmy tutaj spekulacje. Sporo osób w mediach społecznościowych, między innymi, mówiło o tym, że po sprowadzeniu Eli zespół Urubko-Bielecki, skoro tak dobrze im szło i w ciągu 8 godzin zdołali zrobić 1000 metrów przewyższenia, no to może w takim razie powinni kontynuować ten atak. Ty jako ratownik medyczny rozumiesz fizjologię chyba człowieka i możesz nam tutaj wytłumaczyć te wszystkie elementy, które przemawiały za tym, że to jest no po prostu najnormalniej w świecie niemożliwe. No tak, no, oni wykonali jakby swoje zadanie. Nie można od nich wymagać, żeby ponownie w tak szybkim tempie weszli ponownie na górę i przeszli do Tomka. No myślę, że z tego miejsca, skąd podebrali Eli, czyli to był obóz drugi, mieli kolejny dzień albo nawet półtorej, nawet w takim tempie, gdyby się udało cały czas przemieszczać, a przypomnijmy, że aklimatyzację mieli do jakichś 6,5 tysiąca, czyli kolejny 1000 metrów, których musieli urobić, byłoby na bardzo słabej aklimatyzacji. Powinno się to odbyć zgodnie z zasadami związanymi z ratownictwem na tlenie, czyli musieliby wynieść sobie butlę do góry. Logistyka takiego przedsięwzięcia i dotarcia byłaby bardzo długa i czasochłonna. Trzeba mieć świadomość, że wtedy Tomek już 2 dni się nie widział z Eli. To były 2 doby, w których w takim stanie, w jakim go zostawiła, a był to stan na pewno ciężki po tym, co nam powiedziała. No myślę, że Tomek miał godziny życia i nie mówimy tutaj o dobach, tylko o godzinach. Nie mówimy tutaj o płytkich odmrożeniach, tylko głębokich odmrożeniach stóp, wiemy, rąk, twarzy i najprawdopodobniej także postępującym obrzęku płuc. Same te odmrożenia nie były bezpośrednim stanem zagrożenia życia. Bardziej bym się obawiał dynamicznego wychłodzenia. Natomiast przede wszystkim myślę, że był to obrzęk płuc, który temu towarzyszył, bo Eli zeznaje, że jak schodzili na dół, miał problem z nabieraniem powietrza, że miał problem w ogóle z oddychaniem. I to się przekłada na niedotlenienie mózgu, czyli na obrzęk mózgu. Te dwa zachorowania, jak się na siebie nakładają, to szanse na przetrwanie są naprawdę nieduże, a czas, który pozostaje do udzielania pomocy, jest bardzo ograniczony. No i potem sukces, bo Eli udaje się sprowadzić. Wracacie do skardu i macie się z czego cieszyć. Eli, wiemy, że teraz przebywa na leczeniu tych swoich odmrożeń. Dzięki Wam została uratowana, dzięki współpracy wielu osób, bo to była tak naprawdę akcja międzynarodowa. Pracowali tutaj ludzie w Polsce, pracowali ludzie we Francji, w Pakistanie, ambasadorzy, Wy pod K2. Natomiast dla ciebie przyszła kolejna trudna decyzja, którą musiałeś podjąć. Decyzja o tym, że wracasz z akcji. Jak jesteś tutaj, trochę nie żałujesz, że nie macie tam pod K2, gdzie no, de facto pisze się historia himalaizmu, bo to, co się dzieje, to jest tak naprawdę próba wejścia na ostatni niezdobyty dotąd zimą ośmiotysięcznik. No, oczywiście, że ta decyzja nie była łatwa i mam świadomość, że wyprawa to jest wyprawa historyczna. Bez względu na to, czy się uda wejść na K2 zimą, czego chłopcom naprawdę bardzo życzę, bo dla mnie to była największa motywacja tego wyjazdu, że zebrał się zespół ludzi, którzy ze sobą współpracował. Nie ma w tym zespole ludzi, którzy mówią, że to oni będą faworytami na szczycie. Każdy z tych ludzi ma świadomość, że trzeba wykonać pracę, a kto wejdzie na górę, to tak naprawdę dopiero się okaże. I każdy z tych ludzi w zespole jest w stanie pracować na to, żeby chociaż jedna czy też dwie osoby po prostu miały komfort i możliwość zaatakowania góry. Na pewno nie była to dla mnie łatwa decyzja, no ale przecież czasami tak bywa, że są rzeczy po prostu bardziej istotne. Ja nie jestem zawodowcem, jeśli chodzi o wspinanie wysokogórskie. No i mam inne obowiązki w życiu, które trzeba wypełniać. No to teraz jeszcze na koniec Krzysiek Wielicki pogania zespół, mówi, że tej zimy już wcale tak dużo im nie zostało. Wiemy o kolejnych wyjściach do poziomu obozu drugiego na 6300 metrach. Pytanie o to, co dalej? Musi powstać obóz trzeci, w którym oni, jak to mówił Artur Heiser, którego teraz program jest imienia, trzeba klepnąć 7 tysięcy, mówiąc przysłowiowo, czyli przespać się na tej wysokości, by w ogóle myśleć o ataku. Ale to jest jednak wysoki ośmiotysięcznik, sięgający powyżej 8600 metrów. Czy te 7 tysięcy metrów aklimatyzacja na tej wysokości wystarczy, czy też trzeba założyć jeszcze wyższy obóz, w którym będzie nocleg? Czy nie jest wymagane to, żeby założyć ten obóz? Wystarczy, jeśli powstanie obóz trzeci. Dzisiaj ciężko powiedzieć, na jakiej on będzie wysokości, bo wstępnie ustalaliśmy, że obóz trzeci, gdyby powstał nieosłonięty
na tych wysokościach, że nie będzie gdzieś właśnie w jakiejś szczelinie, na przykład się rozbije ten namiot, to on faktycznie może ulec zniszczeniu. Także ciężko jest mi dzisiaj powiedzieć, gdzie ten obóz trzeci powstanie, bo to trzeba wybrać odpowiednie miejsce do tego. Natomiast nie trzeba iść zakładać obozu czwartego na ramię, bo na ramię K2, bo jest to na pewno już bardzo duży wysiłek, ale wystarczy powyżej tego obozu trzeciego podziałać, czyli wyjść kolejne 300, 400, może 500, może 600 metrów powyżej, założyć liny poręczowe po to, żeby właśnie stworzyć taki komfort, że już zespół, który będzie atakował szczyt, będzie wychodził do obozu czwartego, część tej drogi mógł pokonać bezpiecznie na poręczach, po czym potem ewentualnie spędzi kilkanaście godzin, ciężko mi powiedzieć, czy to będzie snu, czy odpoczynku, ale spędzi na ramieniu, czyli w obozie czwartym i stamtąd albo w nocy, albo w dzień, to już ciężko jest mi powiedzieć, bo to wszystko zależy od temperatury, czasami wyjście w nocy, no może pogrzebać taki atak szczytowy, bo jest zbyt zimno. Są na to już niejednokrotnie dowody, że zespół czekał na to, żeby wyszło słońce, żeby móc zaatakować na ramieniu. Dosyć szybko jest słońce w kopule szczytowej K2, także być może tak będzie wyglądało, ale to jest właśnie taki czasookres, który oni w tym czwórce spędzą i wychodząc będą próbowali zaatakować szczyt. Natomiast nie ma obowiązku, żeby no, takiego wymogu, żeby oni wyszli aż do obozu czwartego i tam spędzili noc. To jest bardzo wysoko, tak jak pan mówi, to jest wysoki 8-tysięcznik, 7 tysięcy to może być za mało, żeby spędzić noc, żeby być dobrze zaklimatyzowanym. No i tym akcentem kończymy, czyli akcentem pod tytułem Polacy wchodzą jednak pierwsi zimą na K2. Tego tak, sobie życzymy. Tak, no myślę, że wszyscy sobie tego życzymy i też chłopakom tego życzę, żeby to się wszystko bezpiecznie odbyło, kontrolowanie przede wszystkim. A ja raz jeszcze gratuluję świetnej akcji ratunkowej pod Nanga Parbat. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Jarosław Botor, ratownik medyczny, ratownik lotniczego pogotowia ratunkowego, goprowiec i człowiek, który pod Nanga Parbat ratował życie Elizabeth Rewol i Tomka Mackiewicza. Radio Katowice.